W zadaniu bezduszny Janusz, dość dziwnym, mamy dane ciąg liczb. Oprócz tego, że te liczby są uporządkowane w jakiś ciąg, to jeszcze dodatkowo na tych liczbach, na tym ciągu rozpięty jest jakiś graf nieskierowany. No i dostajemy dużo zapytań. Każde zapytanie polega na tym, że wybieramy pewną liczbę tego ciągu. Wreszcie to było pewne miasto i tam wysyłamy buntowników. Na przykład, czyli jak wybierzemy pewną liczbę w tym ciągu, to możemy dostać zapytanie, że element opozycji jakiejś tam zwiększamy o pewne ustalone d, które jest podane też w zapytaniu. Na przykład powiedzmy, że zwiększamy o 3. Tak, parametr d byłby w tym zapytaniu równy 3, tak jak w teście przykładowym, no to wówczas liczba mieszkańców tutaj już jest 10, ale dodatkowo teraz, skoro parametr D był 3, to jeszcze patrzymy na cały graf i patrzymy na wierzchołki odległe w tym grafie o nie więcej niż D, czyli w tym przypadku 3 od tego wybranego. No to jest to ten, ten, ten oraz ten. I co się dzieje dla tych wierzchołków? Elementy tego ciągu odwracają im się cyfry, kolejność cyfr im się odwraca. Czyli na przykład liczba 12 tutaj zmieni się na 21, liczba 21 na 12, liczba 37 na 73, a liczba 10 zamieni się na 1. Po każdym zapytaniu należy odpowiedzieć na to, gdzie można by w tym ciągu wstawić pomiędzy pewne dwa elementy taką krechę, która podzieli nam ten ciąg na dwa spójne ciągi i chcemy ten podział wykonać w taki sposób, żeby różnica, na przykład dajmy tutaj, żeby różnica pomiędzy maksimum jednego kawałka, na przykład to jest maksimum tego kawałka po prawej, a maksimum kawałka po lewej, no chcemy, żeby ta różnica była jak największa. I co należy wypisać? Należy wypisać miejsce podziału. Tak? Czyli po którym elemencie ciągu należy wstawić tą przegródkę, żeby zmaksymalizować tą różnicę maksimów w lewym i w prawym ciągu. Zadanie brzmi dość przerażająco. Pytanie brzmi w ogóle jak tutaj, no, w jaki sposób wykonać szybko, bo przecież zapytań jest bardzo dużo, a ciąg jest długi, te odwracania cyfr, w jaki sposób no, aktualizować tą strukturę, w jaki sposób znajdować to miejsce, gdzie powinna być przegródka. No i jak nie trudno było się domyślić, no coś w tym zadaniu jest takiego przerażającego, ale pewnie można wymyślić jakąś łatwą obserwację. No i tak, okazuje się, że tak. Obserwacja podstawowa jest taka, że tą przegródkę należy albo postawić za pierwszym elementem, albo przed ostatnim. W sensie, jeśli przetestuję te dwie możliwości, to mam pewność, że przetestowałem co najmniej jedną z nich, co najmniej jedna z tych możliwości daje mi to tą maksymalne maksimum. Dlaczego? Teraz właśnie pytanie brzmi, dlaczego tak jest? No zastanówmy się, jak jeśli mamy pewien już podział na te dwa ciągi, tam są jakieś maksymalne elementy, to przypomnijmy, co my chcemy zrobić. Co my chcemy zrobić? My chcemy, żeby maksimum, żeby te różnice maksimów były jak największe. Czyli chcielibyśmy, żeby w jednym spośród tych ciągów maksimum było jak największe możliwe, a w drugim z tych ciągów maksimum, żeby było jak najmniejsze możliwe. No i zobaczmy, że im więcej elementów wezmę w jednym ciągu, tym jakby ewentualnie to maksimum może się poprawić w tym ciągu, a im mniej wezmę w drugim ciągu, tym ewentualnie to maksimum może się pogorszyć. No więc jednemu spośród tych ciągów chcemy zrobić najgorzej jak się da, a drugiemu najlepiej jak się da. Wniosek, albo tym ciągiem, w którym chcemy, żeby to maksimum było jak najmniejsze, będzie ten pierwszy ciąg i wtedy weźmiemy po lewej stronie tylko jeden element, a po prawej stronie wszystko, albo weźmiemy po lewej stronie wszystko prawie poza jednym elementem, a po prawej stronie tylko ten jeden element. No dobrze, to jest duża obserwacja.
Tylko teraz pytanie brzmi, która z tych opcji jest lepsza? No, zastanówmy się. No raczej chcielibyśmy, żeby to maksimum było możliwie małe lub żeby to maksimum, de facto ten pojedynczy element, był możliwie mały. No i okazuje się, że jeśli po prostu porównamy, zobaczmy, że ten maksymalny element całego ciągu, ten największy, w tym przypadku 73, no jakbyśmy nie podzielili, jakkolwiek byśmy nie podzielili, to maksymalny element w którymś z tych ciągów się znajdzie. Czyli mamy gwarancję, że maksimum w jednej lub drugiej połówce, ale w którejś z nich na pewno będzie równe po prostu to 73. Czyli nie możemy nic z tym zrobić. To, co chcemy natomiast zrobić, to chcemy, żeby ta liczba, która będzie w tym mniejszym ciągu, tam możemy coś wpływać, żeby ona była jak najmniejsza możliwa. No i teraz jedyne w takim razie pytanie brzmi, czy ten element jest mniejszy, czy ten element jest mniejszy. Zauważmy zatem, że do ustalenia odpowiedzi nie jest nam w ogóle potrzebna wiedza na temat wszystkich elementów poza pierwszym i ostatnim. No i to znacząco upraszcza zadanie. Dlaczego? Dlatego, że jedyne, co potrzebujemy tak naprawdę symulować, to co się dzieje dla pierwszego elementu i co się dzieje dla ostatniego elementu. Czyli jak wykonujemy jakąś operację, to tak naprawdę jedyne, co nas interesuje, to interesuje nas to, czy ta operacja angażuje w jakiś sposób, czy w jakiś sposób ona zmienia pierwszy lub ostatni element. To nie jest trudne. Można by na początku, zanim zaczniemy analizować jakiekolwiek zapytania, policzyć sobie odległości od pierwszej liczby i od ostatniej liczby do wszystkich elementów ciągu. I teraz, jeżeli dostaniemy jakieś zapytanie, to my już wiemy, jak daleko ta liczba jest od pierwszej liczby w tym grafie i jak daleko jest od tej drugiej liczby w tym grafie. No i wtedy wiemy, czy jeżeli zmieniam jakąś inną liczbę, to wtedy wiemy, czy nam się odwracają cyfry tej pierwszej, czy odwracają nam się cyfry tej drugiej liczby, czy nie. Analogicznie, jeżeli dostaniemy zapytanie po prostu o to, że zmienia się ta pierwsza lub ta ostatnia liczba, tam, że do tych miast wysyłani są buntownicy, no to tam także no, trzeba już wykonać to, co się dzieje naprawdę. Ale zauważmy, że jesteśmy w stanie odpowiadać na każde zapytanie i modyfikować naszą strukturę bardzo szybko. Bo jesteśmy w stanie jedynie zmieniać stałą liczbę elementów tej tablicy. A sprawdzenie, czy pierwszy, czy ostatni element będzie zmieniany, no robimy już na podstawie tej obliczonej wcześniej przed zapytaniami tablicy odległości.